Milicjo! Halo, halo, co pan tu robi? Przepraszam bardzo. Już mnie nie ma. Przepraszam bardzo, co pan tu zbiera? Kilowaty. Kilowaty. Ja myślałem, że to plasty miodu. Nie, akurat nie. Zobaczcie. A czy mogę pomóc? Zobaczcie. Mówił, że kiedyś mi odwiedzi, tak po koleżeńsku, no. Przyjechał zabrać. No, przyjechał magazyn zabrać. Ja dziękuję za takie odwiedziny serdecznie. Ale czekoladki dla córek przywiozłem i pójdę się kąpać, to obiecałem. Następne się nabrał dla córek. Ja mam syna, który ma długie włosy. Tak. Ale wszyscy ja się nie wiem. No bo taki ładny, bo chyba po tacie nie. A, no to nie. Po mamie. Ale ogólnie, Piotrek. Cześć. Z kanału teraz, bo to Ewes Energia Siedzce, Ewes ogólnie inne jako marka, ale... Inne takie tematy. Tematy i... magazynów energii. Tak, tematy wysokonapięciowe i też nisko. Tylko. No nisko ze względu na to, że trochę zostaje czasami tych baterii, o jakieś tam pojedyncze czasami sztuki i warto z tego też coś zrobić. Że można. Dawać długie życie bateriom, bo to jest tak jakby nasze motyw przewodni. Tak, bo tu jest na module 22 V, także bierzecie dwie do kupy i macie 44. No, ale nie mieści 40. się to w zakresie. Mieści się, falowniki obsługują, staramy się jeszcze coś, żeby więcej tej pojemności uzyskać, ale jeżeli takie moduły jesteście w stanie kupić tanio, no to jest jakby nie było na czym oko. Tak jest, Ewes to Ewes czy nie Ewes, inne to ogarnia to, chodzi mi o ten, no, zarządzanie nimi. O zarządzanie, tak. Bo trzeba tymi bateriami zarządzić. BPM ogólnie i wszystko, co tutaj jest związane z bateriami samochodowymi. Tego oczywiście jeszcze nie pozdrawiamy Huberta, oczywiście, naszego miał tutaj ojca chrzestnego. Ojca chrzestnego. No nie przyjechał. Mówił, że był zmęczony. On całe życie zmęczony. Także słuchajcie, co? Piotr pewne rzeczy się kończą, pewne się zaczynają. No zaczęło się od tego, się... tak naprawdę historia się od wysokonapięciowych zaczęła. No. A się na razie skończyła. Ale się skończyła. Na spokojnie. My lubimy wysokonapięciowe, ale do domu absolutnie to nie musi być wysokonapięciowe ze względu bezpieczeństwa, tym bardziej, że tutaj kolega ma dzieci, więc też chce być, czuć się bezpiecznie, to jest na przykład czasami ale jak nie masz powód. Dzieci, to już ci nie szkoda. A jak nie masz dzieci, to ci nie szkoda palców. Tutaj nawet to widziałem jeden chodzi. Moduł, trochę był przypalony brzeg, ale to nie będziemy pokazywać. Ja nie powiem, kto go przypalił. Nie ja. Kto? Nie powiem. A, dobra, komu się spieszyło. Już wiem, komu się spieszyło. Się go pytałem, komu się spieszyło. No właśnie. Ale to dalej było te... Było około 100 V wtedy, jak policzyłem. Tak? Tak. Przesmażone... Także, no ja też zasmażyłem, w niskonapięciowym. Przesmażone, to może pokażemy, zaraz go znajdę. Nie, ogólnie magazyn przez to dalej... Tak. Ale... Omsknęło się i delikatnie przypaliło, no i tyle, nie? O, tu jest, na dole, możesz pokazać. Tak właśnie jest, jak się na szybko działo z bateriami. Tak jest, bo jak są moduły jeden na drugim i poszło bokiem, to upaliło. I zobaczcie, i wytrzymała bateria, nie wystrzeliło w niej nic. Nic. Kompletnie. I działało dla mnie. Działało i działało. No i działa dalej, nie? Bo jeszcze to najlepsze przywieźli mi wtedy rozładowane, ja im full naładowany teraz oddaję. Ale ty masz tyle słońca w całym mieście, więc wiesz. W całej wsi. W całej wsi. Najwięcej ma słońca, więc trzeba od niego brać. Jak macie jakieś magazyny takie, to warto tutaj przywieźć, tylko już nie tam pchać do tego, bo będzie trudno wyciągnąć, tylko tutaj naładować i można jechać bo dalej. Bo to musi być takie, żeby to rozebrać i złożyć. I to też jest, żeby rozebrać i złożyć, tak. Tylko buda trochę problematyczna, ale damy sobie z nią radę. Ale damy sobie radę, przyniesiemy. Tak na spokojnie. Ogólnie to co my możemy tutaj powiedzieć? Działamy dalej. Razem z Tomkiem. Ty coś pomagamy powiedz, sobie. Bo ja cały czas na kanale o tym na okrągu. Ja powiem w ten sposób, że po prostu coraz więcej jakby nie było tych samochodowych baterii jest na rynku. Będą one taniały, bo tak samo i tanie zwykłe baterie, nawet nowe. Więc to będzie coraz bardziej dostępne dla przeciętnych ludzi. My z wysokonapięciowymi oczywiście kierujemy się to firm, do tam gdzie są większe moce potrzebne i tak dalej, więc tam też osoby też i bardziej doświadczone i nie jest to, jest to bardziej dozorowane pod kątem bezpieczeństwa, ale w domu, tak jak widzicie, można też stworzyć sobie 48 V, zrobić samemu, my pomożemy, mamy do tego przede wszystkim i wiedzę, jakieś już doświadczenie, można powiedzieć, możemy podpowiedzieć, co można kupić, żeby sobie złożyć taki magazyn, chociażby na przykład z Tesli. I używać, prawda? No, ale przeważnie musi być jedna bateria zawsze, nie? Tak. Tu jest taki właśnie dla mnie jeden problem, to jest dla właśnie,
to musi być komplet, albo drugi magazyn dokładamy, nie dokładamy sobie modułów z innej baterii. No nie. Już, no i to jest, z niskonapięciowym jest właśnie prościej, bo tak. Sobie rozbudowujemy ile wlezie, ale tak. Mówię, wszystko ma swoje miejsce, nie, swoje miejsce po no prostu, tak. To ma miejsce bardziej właśnie i w domach oczywiście też, bo ty mówisz, że tu się o bezpieczeństwo. Mhm. Jeden i drugi jest bezpieczny, to zależy od was, jakie to jest bezpieczne tak naprawdę. Znaczy no, jak sami w Krośnie, złożymy. W Krośnie wczoraj się Mercury Market palił, no właśnie. Niedokończona instalacja tam. I podobno mówi. Magazyny tak? Się tam jarały. O. Bo no niedokończona było. Instalacja, albo co wisiało, albo coś i magazyny energii się podobno paliły i... Wow. I wiesz, farby zaczęły, całe resztę, to w Krośnie już wody zaczęło brakować pod koniec akcji gaśnicy, bo tu wiesz, radio mówili. Widzisz, co no się dzieje? Akcja niezła. A ja zawsze mówię, najczęściej pali się ludzka głupota, niechęć i ludzkie błędy. Bo jak ja widzę. Jak i szybkość przy bateriach. Dużo instalacji już się naglądałem, jak ludzie narobili i powiem ci, strach było na to patrzeć. Jak ludzie sobie nie zdają sprawy co się może stać? Ostatnio nawet byłem podpinać głupią przetwornicę od razu, wiesz, do grzania z CWU, nie? Mm-hmm. To przewody te od paneli tak były po zwięźbie dachowej połapane i ten mówię, człowieku, ty chcesz, żeby się za chwilę dach spalił? No. Oni nie rozumieją, że jak to się przetrze, że to jest spawarka i ona spawa cały czas. Daje ogień. Ludzie nie mają wyobraźni. Nie, znaczy i montaże też często. Znaczy nie mówię, że wszyscy, bo jest dużo dobrych montarów. Jest większość tak naprawdę. Dużo ale jest, trzeba dużo mieć jest wyobraźnię. Dobrych monterów, jest od trzeba mieć wyobraźnię, jak coś się może stać. Tak jak czy Hubert, czy każdy technik, który wie, że jest coś, co jest niemożliwe, może się po prostu stać. Taka jest prawda, w szczególności w bateriach. Tak. No i tutaj trzeba na to mocno uważać, dlatego no, też patrzcie na ludzi, moim zdaniem, jeżeli wybieracie kogokolwiek do... Nie mówię, że my, ale my też cały czas się uczymy, jeżeli chodzi o te kwestie baterii, jako Ewes, jako ja, jako... Ja wiem jako, u siebie, ile zmian było na tej baterii tutaj, ile było dokładane dokładnie. Rzeczy. To ale to jest pierwsza bateria w ogóle Ewesa, także była testowa. Ile doświadczenia, no to tylko my wiemy, tak naprawdę mamy. Włącznie z tym, że dzisiaj nawet jadąc tutaj do Tomka, sobie tak pomyślałem, że rynek się cały czas zmienia, są cały czas dostępne nowe baterie. Tak. Ludzie tego nie wiedzą, ludzie potrafią kupić czasami baterie, przykład samochodowych, prawda, bez wtyczek, bez BMS-a, bo on myśli, że to już mu będzie działało. Nie, tak. To często nie działa. Wczoraj klient do mnie dzwonił, kupił dwie palety lewo w 40, prawda, tylko z BMS-ami, tam nie da się z tego nic zrobić, oprócz 48 V spiąć i tyle. Tak. I jest dużo zabawy z tym. My idziemy tak jakby właśnie w tą stronę, żeby było jak najmniej tej zabawy, i właśnie brać od ludzi, którzy się znają, czyli inżynierowie stworzyli takie baterie, to co cały czas powtarzamy, i całe baterie, i moduły, i całe wszystko spakowali w jedną całość, więc tutaj jest tak jakby duży plus tego rozwiązania. Nie to, że my sobie sami gdzieś tam będziemy pewne rzeczy skręcać. Jeżeli je skręcimy dobrze, to okej. Tak, może tak uproszczę to, bo to tak rozwinąłeś na części pierwsze i nikt tego prawie nie zrozumiał, oprócz paru osób. Chodzi o to, że bateria samochodowa już jest gotowa. Po prostu. My tylko nią zarządzamy. Dokładnie. I nic więcej. Nikt tam nie grzebie. No tu jest, ta Tesla jest rozebrana, bo jest w bardziej dostępnym kształcie, ale jak ktoś chce, to mu się przykręci taką na ścianę, puszczę i sobie jest tam. I znaczy, tyle, nie? Sama szafa powstała tak naprawdę ze względu na to, że nie wszyscy mają na przykład miejsce na podłogę, prawda? Tak. Więc my wymyśliliśmy, ok, to zrobimy jakąś formę szafy. To będzie się zmieniało, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Każdy ma swoje pomysły na takie szafy i na takie rozwiązania. Szafa fajna, podobno. Tak, szafa jest fajna, ładna, ale na przykład też ma swoje mankamenty, że nie wwieziemy ich tak jak tutaj po schodach. Z całymi bateriami, bo to jest 400 kilo prawie. No więc jest to problem i logistyczny często. Więc trzeba też to dostosować. W bloku na drugim piętrze będzie problem. No, jeszcze jak się sąsiedzi dowiedzą, że ktoś Tesla trzyma, to w ogóle, no już będzie zaraz, już się będzie po wszystkim paliło w oczach. Do fotowoltaiki balkonowej. No, to by było. Sam raz. Dobra. Masakra. Żarty żartami. Tak. Dobra, ja tutaj Piotka zagaduję. Chłopak a działa. Ja tutaj muszę rozkładać baterie, więc jeszcze ja idę rozkładać, a jeszcze pogadaj. Spokojnie, nie. Także na spokojnie. Bo to ja mówię zawsze, gadka, szmatka, no tak jak mówiłem, u mnie jest... Stopień. Możesz pokazać, jak chcesz to. Tak, myśmy... Jak to wygląda w środku tutaj. Pierwszy raz ktoś widzi środek tej baterii u mnie, nie? Baterii u nas, tak. Bo ja miałem zakaz tego pokazywania, bo to jest pierwsza sztuka. Widzicie, no i tak już jest inaczej wszystko. Wszystko jest DIY robione. DIY robione pierwszy raz. Tak jest. Ale to jest wioska komunikacyjna. Dzięki temu po prostu widzimy, co się z każdą baterią dzieje. Ludzie kupują nie wiem, często... Nie górę mogę pokazać.
Nie. Nie no. Będziemy pokazywać, bo to też jest trochę jeszcze sztukmistrz, prawda? Sztukmistrz, który działał do końca. I działać będzie dalej, prawda? No, oprócz, kogoś innego. Oprócz paru moich tych, bo to jest miejsce testowe i tutaj był problem z Wi-Fi i innymi rzeczami, to chłopaki musieli ostro kombinować, żeby nawet u mnie sieć zanikająca Wi-Fi nie wyłączała EWES-a, nie wyłączała w ogóle magazynu, bo na no coś właśnie. Takiego było. Także dlatego tu jest temat testowy. No i dobra, co wam więcej będę opowiadał. No tutaj ja próbuję... kolega resztę rozpina. A ja w międzyczasie, tu ciemno, na razie wysokonapięciowe się u mnie kończą, także falownik 8,8 kW, który mam, jest dostępny, jakbyś ktoś był chętny. Falownik z polskiej dystrybucji, z wszystkimi gwarancjami, z fakturą, ze wszystkim i na dotarciu, że tak powiem. Nalatane ma przez te około półtora roku, zobaczcie. 8500 kWh z dwóch trackerów, 8,85 kW, także tyle co dotarty, jakby kogoś taki falownik interesował. Teraz to tyle tu miejsca, że aż normalnie, słuchajcie, głupio, także trzeba będzie troszeczkę ścianę, tą nieotynkowaną ścianę zagospodarować, bo tutaj na EWES-ie były te wszystkie moje różne testy, nie testy, także myślę sobie jakąś większą tablicę zrobić i właśnie z testów baterii to w większym już formacie zrobić. No i teraz bardziej skupię się na niskonapięciowym magazynie energii, na LiFe po 4 i trzeba wracać do testów, bo jeszcze testy falownika miałem sobie obciążeniowe robić, testy ile tam, jakie straty są, inne rzeczy, tylko no, trochę inne rzeczy były w międzyczasie. Trochę mi się nie chciało, życie, teraz jak gorąco to się za bardzo nie chce, ale to nigdzie nie ucieknie. Dopiero teraz zaczyna się być, to być na czasie, bo coraz więcej osób się do mnie zgłasza. Niestety przychodzą te rachunki za prąd sztucznie naciągnięte, bo wszędzie w koło energia tanieje, u nas drożeje. No niestety chcą nas wszystkich, nie wiem co zrobić. No. Eurokołchoz czy coś tam jest w tym rodzaju. Ja nie polityczny, ale wszystkich nas to dotyka. Także no off-grid, prostota, magazyn energii. Kombinacje cały czas, żeby było dla każdego coś do wyboru. No i tyle. No ja mówię, jakby ktoś kogoś interesował falownik, to jest dostępny. Ja myślę nad drugim DEJE 12-kilowatowym, też niskonapięciowym. I jeszcze się różne baterie pojawią. Piotrek też coś mówił, może zrobimy z Tesli też taki niskonapięciowy, także wszystko się zobaczy. Zobaczymy to wszystko, co dzieje, jak i dlaczego. Na razie echo duże. Dalej do przodu, bo no bo po prostu do przodu. I tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności.